Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. Cześć, zapraszam was do testu Kupry Board. Jedziemy. Najpierw zrobimy sobie taki walk around wokół auta, w którym opowiem wam o Kuprze Born. Potem będą wrażenia z jazdy, a na końcu moja skromna opinia. Zapraszam. Born jest pierwszym elektrykiem Kupry i ma dużo wspólnego ze swoim starszym bratem od Volkswagena, czyli ID3. Dlatego też we wszystkich testach te auta są do siebie porównywane. Moim zdaniem Kupra Born jest od ID3 w wielu aspektach lepsza. Ja nie zamierzam ich porównywać, pokażę wam tylko różnice w wyglądzie. Oceńcie sami, który jest ładniejszy. No i mamy oto przód ID3, a oto i Born. Oto tył ID3, a tu mamy Borna. To jest wnętrze ID3, a to jest wnętrze Borna. Tu są felgi ID3, a to są felgi w Bornie. No i co myślicie? Jak dla mnie to ID3 wygląda jak taki kolejny nudny i bezpłciowy elektryk. Tymczasem Born ma bardzo ładny sportowy design. Jest to takie auto, że po wyjściu z niego obejrzycie się za nim jeszcze kilka razy, zanim wejdziecie do domu. No i tak to powinno wyglądać. Zresztą wszystkie Kupry są ładne i rasowo wyglądają. Zaczynamy test od silnika. Mamy do wyboru trzy warianty Borna. Ja do testów dostałem wariant drugi z trzech, czyli silnik z baterią 58 kWh, wersja e-boost, czyli większa moc, bo 231 koni i 310 Nm momentu. Ta cała wersja e-boost ma 230 koni, ale to nie jest takie łatwe, żeby mieć 231 koni. Bo ta moc jest dostępna tylko przez 30 sekund od wciśnięcia trybu Kupra, tylko przy starcie, musi być powyżej 80% baterii, a temperatura akumulatora wysokiego napięcia powinna mieścić się w zakresie między 23 a 50 stopni. No i jak spełnimy te 15 wymogów, to mamy przyspieszenie od 0 do setki w 6,6 sekundy, a tak to zmierzyłem około 7,6 sekundy, też nie najgorzej. Skrzynia biegów Kupry to jednostopniowy automat. W elektrykach te skrzynie jednostopniowe jak najbardziej mają sens z dwóch powodów. Po pierwsze, w elektrykach nie ma efektu buczenia tych skrzyń, jak w jakimś skuterze czy innej Toyocie. Po drugie, nie ma efektu przyspieszania na gumce, czyli obroty idą, a auto nie jedzie. Tutaj auto przyspiesza płynnie i cicho. Wnętrze w Bornie jest bardzo dobrej jakości, no oprócz tam paru plastików, ale to wszystko jest dobrze spasowane. Stylistycznie, jak na Kuprę przystało, wszystko wygląda świetnie, minimalistycznie i rasowo. Było już miło, ale teraz będę mówił o systemie infotainment, także nie będzie miło. To samo, co mówiłem przy Kuprze Formentor. Nieintuicyjny, czasem się zacina. Mogłoby też być więcej jakichś takich ciekawych informacji, na przykład odnośnie ładowania się tego samochodu, odzyskiwania energii, coś takiego. Tymczasem jak na 2023 rok, to dla mnie padaka. Zobaczcie, jak ten system działa na postoju. Podczas jazdy. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to jak na takiego hatchbacka, hot hatcha,
To jest sporo miejsca na nogi, ale ze względu na panoramę, no to trochę mniej na głowę. Przygotowując się do testu Kupry, zapytałem użytkowników, jakie ten samochód ma wady. Znalazłem ich na grupie facebookowej Kupry, pozdrawiam Was serdecznie. No i mi powiedzieli, że tak, pierwsza wada to rozdwojony słupek A, który podobno przeszkadza w mieście przy ciasnych uliczkach, że można kogoś zebrać na maskę. Mnie to jakoś nie przeszkadzało bardzo. Kolejna wada to kierownica i dotykowe przyciski, to jest dramat. Ja też jeżdżąc szybciej trochę po zakrętach, parę razy zdarzyło się tak, że klikałem po prostu na te przyciski, czyli mi się coś tu pogłaśniało, coś się tam działo z tempomatem i tak dalej. To, co się tu dzieje na kierownicy, to jest dramat. Sama kierownica jest mega wygodna, podgrzewana, bardzo ładna i tak dalej. No super, oprócz tych przycisków. Użytkownicy zwracali jeszcze uwagę na klimatyzację, że potrafi żyć swoim życiem, światełko, że potrafi żyć swoim życiem. No i to, co mówiłem, czyli infotainment Kupry, który się zacina i jest nieintuicyjny, oraz aplikacja Kupry, że mogłoby tam być też jakieś więcej ciekawych rzeczy, bo tak naprawdę to nic tam nie ma. Przechodzimy do bagażnika. Mamy tutaj 385 litrów pojemności. Jest miejsce na te przewody do ładowania, no chyba, że mamy tutaj dodatkowy subwoofer, to wtedy mamy pół miejsca na przewody. No i na tym kończymy nasz go around. Teraz powiemy sobie o wrażeniach z jazdy. Bornem jeździ się tak przyjemnie, lekko, nieangażująco, jak to elektrykami. Przyspieszenie jest dobre, fajnie wciska nas fotel na początku, a potem to już jest taki ruch jednostajnie przyspieszony. No nie jest to Tesla z przyspieszenia, ale też robi robotę. Podczas moich jazd asfalt był dość mokry, śliski, ale przy szybkim pokonywaniu zakrętów auto nie wyjeżdżało mi przodem z zakrętów. Także to dobrze. Za to czasem udało mi się nawet przyjemnie nadrzucić tyłkiem. Wszystkie wersje silnikowe mają napęd na tył. Także myślałem, że skoro jest zima, to coś na tym skorzystam, ale nic z tego. Kontrola trakcji tak nas trzyma, że tylko parę razy udało mi się troszeczkę tyłem zarzucić i nic więcej. Wielkie rozczarowanie. Auto podczas jazdy pomimo 20-calowych felg przyjemnie i komfortowo wybierało nierówności. No chyba, że trafiła mi się taka poprzeczna, ostra nierówność, no to wtedy sobie przypominałem, że jednak jest te 20 cali. Muszę wspomnieć o fotelach, które wyglądają bardzo sportowo, tak naprawdę są bardzo wygodne i szybko zająłem na nich odpowiednią pozycję za kierownicą. A jak już mówię o wygodnej pozycji za kierownicą, to od razu przypomniało mi się moje poprzednie auto, czyli Mercedes GLK, który miał fatalne fotele i przez rok nie mogłem znaleźć odpowiedniej pozycji za kierownicą. Cały czas regulowałem fotel podczas jazdy góra, dół, przód, tył i nic z tego. Jaka jest moja skromniuteńka opinia, nic nieznacząca o tym aucie? Uważam, że Cupra Born to bardzo ładny i dobrze jeżdżący elektryczny hot hatch, a dzięki temu, że wnętrze jest przestronne, to możemy śmiało tutaj jeszcze zapakować rodzinę. Każdy samochód ma jakieś tam swoje minusy, wady, no i Cupra Born też je ma, na szczęście nie są to jakieś poważne sprawy, a raczej takie drobne do wybaczenia. A ile kosztuje Cupra Born? Ja ten materiał nagrywam w lutym 2023 roku i widełki cenowe wyglądają tak, że najtańszy egzemplarz kosztuje 187 800 zł. Ja jeździłem taką pośrednią wersją za 232 000 zł, a najdrożej doposażony będzie kosztował nas około 270 000 zł. Chciałbym podziękować salonowi Kupry Północ w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej, gdzie już po raz drugi zostałem miło i profesjonalnie przyjęty przy odbiorze Kupry. Odbierałem to autko w sobotę i ruch w salonie był spory, także widać, że ludzie się Kuprami interesują, no i je zamawiają. Bardzo dziękuję pani Marzenie z marketingu grupy PGD, która zajmuje się także Kuprą, bo to w sumie dzięki niej pożyczyłem to auto i poprzednie też, Formentora też. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale po poprzednim teście Formentora trzy osoby do mnie napisały, że zamówiły ten samochód, chociaż starałem się być obiektywny, no nie słodziłem jakoś tam Formentorowi, powiedziałem też jego wady,
I no do czego zmierzam ogólnie? Zmierzam do tego, że pani Marzena pożyczyła takiemu raczkującemu youtuberowi jak ja samochód, a tak naprawdę zrobiła dobrą robotę dla Kupry, bo sprzedała 3 samochody. Więc życzę wszystkim markom takich marketingowców. A pani dziękuję. No i zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że będą coraz lepsze. Trzymajcie się. A i dajcie mi suba i łapę jeszcze. Nareczka.